11 listopada to szczególny dzień. Dzień świętowania odzyskania niepodległego bytu. Już za kilka dni powrócą obrazy powstańczych dróg, legionowych szlaków. Powrócą obrazy ludzi i zdarzeń, braku wolności, tożsamości i niepodległości. Powraca także czas refleksji, zadumy, rozważań, jaka Polska dla nas jest i jacy my jesteśmy dla Polski. Przewodniczący, wymień jedno państwo, które zwyciężyło w I wojnie światowej. Wielka Brytania. Kiedy Polska odzyskała niepodległość? 11 listopada 1918 roku. Dziewczyny, kiedy Polska odzyskała niepodległość? 11 listopada 1918 roku. Czy po odzyskaniu niepodległości Polska uzyskała dostęp do morza? Owszem. Chłopaki, wymieńcie dwa nowe rodzaje broni zastosowane podczas I wojny światowej. Czołgi i samolot. Komu Rada Regencyjna przekazała władzę? Józefowi Piłsudskiemu. Przez ile lat Polska znajdowała się poza prawem? 123. Czy 11 listopada jest dniem wolnym od pracy? Tak. Komu Rada Regencyjna oddała władzę? Piłsudskiemu. Kiedy Polska odzyskała niepodległość? W 1918 roku, 11 listopada. Czy 11 listopada jest dniem wolnym od pracy? Tak, oczywiście. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się. Rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Dadzą mi konika ci samego, dadzą mi konika ci samego, i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego, i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. Dadzą mi manierkę zgorzałczyną, dadzą mi manierkę zgorzałczyną, ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną, ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną. A kiedy już wyjdę na wiarusa, a kiedy...
kiedy już wyjdę na wiarusa. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej pocałusa. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej pocałusa. Z tego miejsca wszystkim podziękować za to przedstawienie, za ten klimat, w którym znajdziemy się w najbliższym tygodniu, a właściwie na jego początku. Ja mam nadzieję, że ta dzisiejsza porcja emocji wprowadziła Was właśnie w ten nastrój świąteczny i że rzeczywiście możemy powiedzieć, tak jak tutaj padło ze słów piosenki, że wolność trzeba, ojczyznę trzeba kochać i szanować, tak? Więc zamanifestujmy też tą swoją miłość do ojczyzny, biorąc udział w poniedziałkowej manifestacji na Rynku Wielkim. Przypominam, że klasy pierwsze spotykają się przed szkołą i tutaj ze sztandarem wychodzicie na rynek. Natomiast z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani profesor Małgorzacie Twardziszewskiej. Przede wszystkim waszym kolegom, aktorom, myślę, że wy tutaj podziękujecie po swojemu. Zobaczyliście, w jaki sposób można właśnie ten dzień uczcić. Dalsze obchody to już ewentualnie w sali numer 4. Natomiast w tej chwili jeszcze raz oklaski dla aktorów. Za mną! Za mną! Za mną!